dzieci! Nie oddamy naszych dzieci! Nie oddamy naszych dzieci! Nie oddamy naszych dzieci! Nie oddamy! Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Państwo, 1 maja ulicami Warszawy przemaszerował Marsz Pokoju. Duża impreza, na spodziewanie duża, wielki organizacyjny sukces. Mamy dzisiaj w naszym studiu gości, którzy uczestniczyli w tej ważnej imprezie, którzy przygotowywali tą ważną imprezę, odegrali w niej kluczową rolę. Na początek witam pana Sebastiana Pitonia, kolegę Sebastiana Pitonia z Pitoń TV i z Góralskiego Beta. Dzień dobry. Witam, witam. Na tle Tatr oczywiście. Kolega Mateusz Piskorski na tradycyjnym tle Szczecina. Dzień dobry wszystkim. Kolega Tomasz Jankowski z kanału Wbrew Cenzurze, znany tak rzeczywiście z naszego kanału TV Myśl Polska, na tle ruin Warszawy, z tego co widzę. Takim, żeby przestrzec, by to się nigdy nie powtórzyło. Witam serdecznie. Dokładnie tak. Ja pod tą okoliczność także na tle ruin Poznania, ruin zrujnowanego po II wojnie światowej Poznania. Marsz antywojenny był po to, aby właśnie tego typu ruiny były znane nam tylko i wyłącznie z kart historii. Szanowni Państwo, na początek gaś luźnych refleksji na temat tego, co miało miejsce w Warszawie, na temat samego marszu, jego przebiegu, jego potencjalnych skutków. Może poproszę, aby pierwszy głos zabrał kolega Sebastian Pito. Ha, czułem, że będę pierwszy. Cóż mogę powiedzieć? Frekwencja była na zadowalającym poziomie, tak bym mógł powiedzieć. Myślę, że 1 maja, podczas majówki w Warszawie, w Polsce jeszcze dodatkowo, nikt nie spodziewał się tutaj jakichś fajerwerków takich, jakie miały miejsce na przykład w Pradze czy w Niemczech. No, taki układ. Natomiast mnie osobiście, jako osobie, która współorganizowała ten marsz, bardzo się właśnie podobało to, że w tym marszu uczestniczyli ludzie, którzy są dobrymi mówcami i mają coś do powiedzenia. Myślę, że to jest ważne, bo marsz tak naprawdę kojarzy się z taką imprezą, wiecie, panowie, trochę jak mecz piłkarski, czyli że tam się krzyczy, skanduje i tak dalej. To są raczej emocje jakieś tego typu. Natomiast ja zawsze uważam, że jednak pewna jakość merytoryczna w tym wszystkim jest ważna. W związku z tym tutaj bardzo dziękuję wszystkim tu obecnym, że tak powiem, w studio, że zabrali głos na tym marszu. To było ważne. Była jeszcze pani Lucyna Kulińska z takich ważnych mówców. No, ja z Leszkiem Sykulskim. W związku z tym to, co żeśmy mówili, wydaje mi się, że no, miało pewną wagę. Też chciałem zauważyć, tak skromnie, że byliśmy sprawczy, ponieważ zatrzymaliśmy się przed ambasadą chińską, prosząc, żeby ambasada chińska spowodowała, żeby nie zostały zerwane stosunki między Polską i Rosją. No i nie zostały zerwane. Także można powiedzieć, że nasze słowo zostało wysłuchane. Także coś żeśmy tam, można powiedzieć, czegoś żeśmy tam dokonali. To tak bym to podsumował w pierwszej kolejce. Dziękuję bardzo. No faktycznie nie była to skala Pragi, ale przecież powinniśmy brać pod uwagę własne możliwości. No i fakt, że to chyba na pewno to pierwsza tego typu impreza, pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, pierwsze tego typu wydarzenie w Warszawie, także jak to mawiają, pierwsze koty za płoty. Jakie refleksje w tym obszarze ma Tomasz Jankowski? Szanowni Państwo, jako stały bywalec z 1 maja, to muszę nawet wejść w polemikę z moim przedmówcą. Ja uważam, że frekwencja była więcej niż zadowalająca. 1 maja to oczywiście kojarzy się głównie jako to lewicowe święto pracy, jako szansa na manifestowanie tych typowo lewicowych, socjalistycznych, kojarzonych z tym poglądów. No i ten 1 maja, umówmy się, właśnie ten taki ideowy w ostatnich latach, a przynajmniej przez ten czas, kiedy ja w nich uczestniczę, no on w zasadzie tylko się zmniejszał. To znaczy to co roku była coraz bardziej zamknięta impreza, nikt na nią nie zwracał uwagi. No w tym roku właśnie przez dodanie tego komponentu antywojennego i przez to, że w tym marszu wzięły udział niekoniecznie środowiska tylko lewicowe, za którym bardzo bym chciał podziękować zarówno Polskiemu Ruchowi Antywojennemu, jak i innym organizacjom, które zdecydowały się na wzięcie w tym udziału, ponieważ no, to jest w pewnym sensie ukłon wobec tej lewej części, zgodząc się na udział w marszu, no, który teoretycznie nie powinien być im jakoś tam ideowo bliski. I to po pierwsze.
Po drugie, dla mnie najistotniejszym, i to też się udało, to jest jak najbardziej sukces, najistotniejszym aspektem tego marszu było to, by ludzie, którzy od mniej więcej już półtora roku są sekowani, są wyrzucani z pracy, są skazywani wyrokami jakimiś absurdalnymi za swoje wypowiedzi, żeby mogli się nawzajem zobaczyć i poczuć nawzajem swoją siłę. To się naprawdę udało, bo też ja widziałem, że z każdym kolejnym krokiem uczynionym na tym marszu ci ludzie, którzy tam się znaleźli, są coraz bardziej odważni. Ich oczywiście dużo poglądów pewnie dzieliło, no ale łączyło ich to jedno najważniejsze, czyli to, że nie chcemy, by na Polskę rozlała się ta wojna. I to było ważne, to była taka manifestacja po pierwsze siły, no i to może budzić jakieś nadzieje, że my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie wywołać przynajmniej jakiś minimalny nacisk na nasze władze w kwestii tego, czy rzeczywiście chcemy iść na tę wojnę. Nie, nie chcemy iść na tę wojnę i mam nadzieję, że z każdym takim kolejnym wydarzeniem będzie nas coraz więcej. Proszę pamiętać o tym, że to jest naprawdę ogromna odwaga, żeby się pojawić. Od razu zaczęły się komentarze tych wszystkich marnych propagandistów, którzy tam wyszukiwali, kto się w tym marszu pojawił, jakie ma gdzieś tam poglądy, gdzie tam jeszcze był kiedyś. Natomiast w tym wypadku no, nie udało się im zastraszyć. I to jest najważniejsze. To jest najważniejsza ta manifestacja. To, że wykrzyczeliśmy wreszcie nie w trzech, czterech, nie w 10, nie w 50, tylko naprawdę, no myślę, że około 1000 osób mogło tam być. Wykrzyczeliśmy, że nie chcemy iść na tę wojnę. Jeśli mogę, tu jeszcze no właśnie, zdanie. To najistotniejszym elementem, jednym z najistotniejszych elementów było wskazanie mocnego głosu, że jesteśmy tutaj mocno przeciwko wojnie, pokazanie siły, pokazanie mocy i pewien wpływ na tą rzeczywistość. Widzę, że zgłasza się Sebastian Pitoń może w tej sprawie właśnie. No, ja tutaj chciałem dodać, że faktycznie ton tej manifestacji był taki bardzo wyraziście, powiedziałbym, antyamerykański i antynatowski. Słowem, jest to wyraz tego głosu, którego straszliwie brakuje na naszej scenie politycznej, czyli jakiegoś spojrzenia, powiedziałbym, nie takiego bezrefleksyjnie proamerykańskiego, tylko takiego, nazwijmy to, alternatywnego. Jesteśmy podczas wojny hegemonicznej, walczą dwie strony, my jesteśmy pomiędzy i nie ma żadnych powodów, żeby na naszej scenie tutaj jakiejś politycznej, ale też przestrzeni medialnej, brakowało tej opcji, powiedziałbym, prokontynentalnej. No i ten marsz, myśmy się tak zastanawiali, czy tak wyraziście to artykułować, ale w końcu wyszło na to, żeśmy to wyartykułowali bardzo wyraziście. No i na swój sposób to jest dobre, bo też wydaje mi się, że przesunęliśmy to okno Overtona i można było wyraźnie powiedzieć, że my uważamy ten klientelizm amerykański absolutnie za niepropolski. No właśnie, bo to rzeczywiście pewnie nowa jakość. Na polskiej scenie politycznej zasadniczo mamy tylko i wyłącznie, nazwijmy to, partię amerykańską. Różnią się tylko i wyłącznie odcienie tej proamerykańskości. No ale jeśli jest ten temat, to aż prosi się o głos Mateusz Piskorski. Mateusz, twój komentarz w tej sprawie. W końcu to ty najgłośniej tutaj wykrzykiwałeś hasła antyamerykańskie. No, wszyscy krzyczeliśmy głośno, a przede wszystkim wszyscy uczestnicy krzyczeli i skandowali najgłośniej. Ja bym się chciał na nich skupić, bo wiesz, to, że tam były twarze takie jak tutaj, te zacne twarze wasze i mniej trochę zacna twarz moja na tym marszu, to nie ma takiego wydźwięku i takiego wymiaru jak fakt, że myśmy tam rozmawiali, ci ludzie do nas podchodzili z ludźmi, którzy wcześniej nie byli nigdzie zaangażowani politycznie, ani po prawej, ani po lewej, ani w centrum. Ludzie, którzy rozumieją dobrze, że ciała ofiar cywilnych wojny, która nam grozi, nie mają barw partyjnych, że zniszczenia wojenne dotyczyć będą wszystkich, niezależnie od poglądów, od wyznania, od tego, z jakiego środowiska się wywodzą, czy są przedsiębiorcami, czy są pracownikami, czy są bezrobotnymi, to nie ma najmniejszego znaczenia. Wojna, podobnie jak śmierć, niweluje wszelkie różnice. Ja myślę, że ci ludzie, którzy tam byli, to przede wszystkim ludzie, którzy to rozumieją, ale ważne jest dla mnie też to, że byli tam tak zwani normalsi, posługując się tą kategorią młodzieżową. Normalsi to znaczy ci, którzy absolutnie są spoza tej bańki politycznej, jakiejkolwiek bańki politycznej, nawet spoza tego kontrsystemu, bo ja mówię, że my tworzymy kontrsystem. Tworzymy kontrsystem i do tego kontrsystemu przy takich okazjach jak ta znakomita powstała dzięki inicjatywie i Polskiego Ruchu Antywojennego i Polskiego Ruchu Lewicowego,
jak ta okazja, po prostu przyklejamy czy dopraszamy do tego kontrsystemu, który już istnieje w jakiejś formie zalążkowej, przede wszystkim w tej przestrzeni wirtualnej, dopraszamy zupełnie nowych ludzi. Ja z wieloma z nimi rozmawiałem i oni naprawdę nigdy wcześniej nigdzie nie byli zaangażowani. Wielu z nich to byli ludzie, którzy przyszli tam rodzinami, tak, widziałem tam pary, małżeństwa, ludzi, którzy po prostu martwią się, boją się, lękają się o swój los, o to, czy za rok, czy za dwa, czy nawet za kilka miesięcy, no ich kraj będzie jeszcze istniał, ich dom będzie jeszcze stał. W obliczu tego zagrożenia, które jest zagrożeniem egzystencjalnym, wszelkie inne różnice, które mogą gdzieś tam nas dzielić, nawet pomiędzy sobą, są drugoplanowe. Zresztą w kontrsystemie, o którym ja mówię od jakiegoś czasu, te różnice są czymś pożytecznym, dlatego że w TVN-ie czy TVPiS nie uświadczycie demokratycznej debaty. Spotyka się tam tylko i wyłącznie partia wojny, mająca podzielona dla pewnej formalności i zewnętrznej przyzwoitości na różne frakcje, ale to jest partia wojny, ta, która dzisiaj zasiada w ławach wszystkich kół i klubów parlamentarnych na ulicy Wiejskiej w Warszawie, a my tworzymy kontrsystem. Kontrsystem mieniący się różnymi barwami, kontrsystem, w którym możemy się spierać, dyskutować, możemy naprawdę prowadzić gorące polemiki, ale po pierwsze szanujemy. I to też było fajne i widoczne podczas tego marszu, że myśmy się tam szanowali, myśmy się tam zebrali w tak różnorodnym, wielobarwnym gronie, a mimo to mieliśmy do siebie ogromny szacunek, bo wiedzieliśmy, że jest coś niezwykle istotnego, co nas łączy. Sprzeciw wobec wojny, sprzeciw wobec tego, by Polska została obrócona w kupę ruin, jak to już kiedyś było, jak widać na waszych obrazkach z waszego tła Warszawy, Poznania, innych polskich miast. Więc to było dla mnie największym kapitałem. Największym kapitałem jest to, że na takie inicjatywy zaczynają przychodzić Polacy spoza tej, przepraszam za wyrażenie, nikogo z was tutaj roli nie pomniejszam, no ale jesteśmy w pewnej bańce, czy byliśmy do tej pory w pewnej bańce. Po raz pierwszy z tej bańki wyszedł Sebastian w momencie, kiedy organizował protesty przeciwko lockdownom. To też było wyjście z bańki, ale potem jak odwołano pandemię, prawda, no to znów myśmy zostali ograniczeni do granic tej właśnie swojej bańki, a ten marsz był wyjściem już poza nią. I mam nadzieję, że ta bańka kontrsystemu będzie rosnąć, angażować coraz to nowych ludzi. No właśnie, tu naturalne pytanie się nasuwa. No, myślę, że jesteśmy zgodni, że uczestniczyliśmy w czymś zupełnie wyjątkowym. Dzięki ruchowi antywojennemu udało się doprowadzić do zupełnie wyjątkowego wydarzenia. Jego zalety są niesłychane. Tutaj słusznie je chwalimy, ale naturalne pytanie i naturalna kwestia, którą poruszył Mateusz, co dalej, co zrobić dalej, aby iść dalej w tą dobrą stronę, aby ten głos był coraz mocniejszy, aby do Polaków docierały te oczywiste prawdy, aby bardzo mocno rozbrzmiały była ta podstawowa teza, że musimy przede wszystkim realizować nasz polski interes. Sebastian Pitowie. Mateusz powiedział o kontrsystemie. Ja czasami używam określenia alter system. I mam takie wrażenie, że tam, gdzie państwo abdykuje, nasze państwo abdykuje w roli na przykład dyplomaty, który utrzymuje stosunki dyplomatyczne z sąsiadami, zwłaszcza z tymi, z którymi sytuacja jest napięta, prawda? No, nie ma tutaj rozmów z Federacją Rosyjską i tak dalej, i tak dalej. Słowem można powiedzieć, że jest nam potrzebny pewien głos obywatelski, oddolny. My tutaj będziemy starać się też w jakiś sposób wypełniać troszeczkę tą lukę, no bo pytanie, co zrobić, żeby nie wejść do tej wojny. No przede wszystkim trzeba wskazać, że polityka rządu polskiego nie jest tożsama z nastrojami społecznymi. Nawet jeśli jest w dużej części tożsama, to należy, że tak powiem, udawać, że nie jest tak źle, jak jest, bo no, jednak ta propaganda odnosi skutek, mam niestety takie wrażenie, ale tak naprawdę chyba gdzieś tam natywnie Polacy czują, że ta wojna to nie jest jednak nic dobrego, bo tak sobie wyobrażam, że gdyby ta wojna faktycznie, gdyby Polska została do tej wojny wciągnięta,
No bo w końcu Ukraina dała się wciągnąć, prawda? My też nie jesteśmy dużo mądrzejsi, znaczy jesteśmy troszkę mądrzejsi, nasze państwo jest troszkę bardziej obywatelskie, w związku z tym być może trudniej byłoby wciągnąć Polskę, ale wydaje mi się, że nie dużo trudniej, że to jest cały czas opcja, która leży na stole i że Polacy przystaliby na tą okoliczność. Gdyby skonstruować jakąś dobry splot okoliczności, jakąś odpowiednią sytuację, jakieś uderzenie jakiejś bardziej realistycznej rosyjskiej rakiety w coś bardziej ważnego niż ciągnik, no to myślę, że byłoby przyzwolenie do czegoś takiego. Ale myślę, że bardzo szybko okazałoby się, że wszyscy poborowi uciekają na zachód po prostu. No i ta sytuacja też nie byłaby jakimś heroicznym zrywem Polaków. Mam nadzieję, że jednak te lewicowe trendy, które są takie dużo bardziej pacyfistyczne, że one by nas przed jakąś hekatombą uchroniły. No ale niestety ta część patriotyczna, ona by się niestety na ten front, mam wrażenie, poczuciu takiej chęci obrony ojczyzny i tak dalej, no, żeby ten obowiązek patriotyczny wziąć na siebie, no jednak pod ten nóż pchała. W związku z tym to jest wszystko bardzo niebezpieczne. To jest tak naprawdę niesamowite, że żyjemy w XXI wieku, w którym można powiedzieć, że jest nam dosyć dobrze się żyje. No, technologia jest na tyle rozwinięta, że na dobrą sprawę jesteśmy w epoce w miarę epoce dobrobytu i tu nagle okazuje się, że jest jakiś pomysł wojenny, żeby zacząć wszystko burzyć, żeby się zacząć mordować, wysadzać w powietrze i tak dalej. I zamiast, ja jestem szczerze mówiąc rozczarowany faktem, bo ja się wychowywałem w takim dosyć mocno klimacie, wiecie jak to panowie było, końcówka PRL-u i tak dalej, w związku z tym no to raczej nie było przyzwolenia do wojen, hasło nigdy więcej wojny i tak dalej, były takimi oczywistymi hasłami i ta atmosfera, powiedziałbym, że już II wojna światowa była takim koszmarem, że się ludzkość powinna raz na zawsze nauczyć, że wojna nie jest dobrym pomysłem. I tu się nagle okazuje, że wszystkie te nauki poszły w cholerę, że jednak wojna rozwiązuje niby jakieś problemy, że nie dyplomacja, nie rozmowa, nie jakiś tam pomyślunek, tylko właśnie taka bezwzględna rywalizacja, bezwzględny pojedynek na śmierć i życie w imię jeszcze nie do końca wiadomo czego. Wiadomo, że pierwszą ofiarą wojny jest prawda, no ale tutaj już poziom tego kłamstwa, które jest w przestrzeni publicznej, jest naprawdę wyjątkowy. W związku z tym można powiedzieć, że teoretycznie czasy powinny być jakąś ochroną przed taką barbaryzacją życia, tak by się wydawało, dostęp do informacji, do mediów i tak dalej, a to się okazuje, że nie, że było nas... Jeszcze przypuszczam łatwiej ogłupić niż, nie wiem, te tam 80 lat temu, mam takie wrażenie. Jestem troszkę rozczarowany. Nie wiem, czy tutaj odpowiedziałem na jakieś pytanie. Podziwiam entuzjazm kolegi, jeśli chodzi o mądrość Polaków. Ja jednak nie uważam, że Polacy są przynajmniej o gram mądrzejsi niż Ukraińcy. Jesteśmy porównywalnie niemądrzy, porównywalnie łatwo dajemy się manipulować. A co do analogii historycznych, to ja przypominam, że także przed II wojną światową Polacy byli silni, zwarci, gotowi i wydawało nam się, że pokonamy Niemców najwyżej 2 tygodnie. No, okazało się, że faktycznie te zmagania wojenne trwały około 2 tygodni, ale ich rezultat był zgoła odmienny od tego, który był oczekiwany. Chciałem powiedzieć, że przed wojną mieliśmy jakieś lekkie znamiona. Mieliśmy gigantyczną armię, co prawda trochę taką dysfunkcyjną, ale jednak mieliśmy jakiś przemysł lotniczy przynajmniej. To fajnie wyglądało. No, można się było łudzić, natomiast w tej chwili to chyba wszyscy wiemy, że nasza armia jest kompletnie rozbrojona i nie istnieje praktycznie, a naprzeciwko nie mamy Rosji, którą możemy się łudzić też, że są biedniejsi, mają czołgi z tektury. No wiemy, że mają dziesiątki tysięcy metalowych, stalowych czołgów, no i tyle. Nie ma tu złudzeń co do dysproporcji siły, a już nie wspominam o gigantycznym arsenale jądrowym, który może taką Polskę zmieść z powierzchni ziemi 1000 razy. Tak, to prawda. I to są jakby takie oczywiste fakty, których zdaje się Polacy w swojej masie w tej chwili nie do końca dostrzegają. Ale ja chciałbym wrócić do poprzedniego wątku i może tutaj Tomasz Jankowski odpowie mi na pytanie, dokąd idzie Marsz Pokoju. Były takie hasła swego czasu, dokąd zmierza Marsz Niepodległości. Kiedy to wydarzenie stało się wydarzeniem masowym, zaczęło gromadzić dziesiątki tysięcy uczestników. Jego właśnie organizatorzy zadali pytanie, dokąd ten marsz zmierza i chyba sobie na nie nigdy do końca nie odpowiedzieli, a przynajmniej nie zrobili tego w racjonalny sposób. Więc może od samego początku warto zadać pytanie, dokąd zmierza Marsz Pokoju?
No cóż, chyba zrobili, no bo jednak jakieś tam mandaty poselskie udało się wywalczyć, natomiast nie da się ukryć, że faktycznie Marsz Niepodległości jako ta cykliczna, wielka impreza roztopił się całkowicie w systemie, a właściwie obecnie został przejęty przez, można nawet powiedzieć, agentów systemu, przecież co bicie przez ten system opłacanych. Jeszcze sobie pozwolę ad vocem, jako reprezentant właściwie pochodzący z tej, powiedzmy, stolicy tego przemysłu lotniczego, no to właśnie tutaj dobrze też Sebastian zaznaczył, ta mielecka fabryka samolotów po pierwsze jest wielokrotnie mniejsza, a po drugie jest całkowicie obecnie zaangażowana w przemysł zbrojeniowy amerykański, jeśli chodzi o status własności. Także my tam, to nie jest przemysł, który by służył nam faktycznie. No i druga rzecz, do której się chciałem jeszcze odnieść, zanim przejdę do odpowiedzi na twoje pytanie, Przemku, no to jednak bym, to nie, proszę tego nie odebrać jako coś optymistycznego, ale zwracam uwagę na to, że dzisiaj narzędzia manipulacji społeczeństwami są dużo bardziej rozbudowane niż to 80 lat temu. Znaczy 80 lat temu były najwyżej gazety, ktoś tam jeszcze miał radio, no a teraz człowiek jest tą propagandą bombardowany na każdym kroku. On nie jest w stanie nawet udać się na taką emigrację wewnętrzną. Czy państwo sobie zdają w ogóle sprawę z tego, że po 24 lutego 2022 roku w wielu firmach, zwłaszcza w tych korporacjach, nawet robiono takie zebrania pracowników, żeby im wyjaśnić, po której stronie tej wojny powinni być. Czyli my jesteśmy już, żyjemy w czasach, no czy ktoś może powiedzieć, że tak samo było w PRL-u te masówki, prawda, ale w PRL-u człowiek miał tego świadomość i zazwyczaj miał to po prostu gdzieś. Dzisiaj tak już nie jest. No i teraz przechodząc do odpowiedzi na pytanie, co robić. Ja w normalnych warunkach odpowiedziałbym, że skoro ma to taki potencjał i w przeciągu pół roku powinny przynajmniej odbyć się w Polsce wybory parlamentarne, no to powinniśmy się zebrać i w tych wyborach wystartować. Niemniej jednak nie żyjemy w państwie demokratycznym, trzeba sobie z tego zdać sprawę. Myślę, że czy ja, czy zwłaszcza Mateusz Piskorski sobie z tego niestety musieliśmy zdać sprawę już kilka lat temu. I wiadomo, że żadna taka formacja do udziału w wyborach nie zostanie dopuszczona pod różnymi pretekstami. Mogą to być zamknięcia, może to być, mogą być to po prostu przeszkody administracyjne. Natomiast warto by było rzeczywiście zainwestować w sam rozwój tego środowiska. A co mam na myśli? No mam na myśli choćby rozwój instytucji samopomocowych. Ja nie przez przypadek wspomniałem w swojej pierwszej wypowiedzi o tym, że zebrali się ludzie, którzy mają na przykład problemy sądowe. Do mnie się też zresztą zwraca wielu ludzi w takich sprawach, no, przez to, że wygrałem z rejem, to nie wiem, to może jakiś tam autorytet uzyskałem, natomiast ja nie jestem prawnikiem, ale zmierzam do tego, że my tak naprawdę trochę zostajemy wszyscy sami ze swoimi problemami, kiedy one się już zaczynają na tym poziomie życiowym, prawda? I tutaj by było fajnie, żebyśmy potrafili stworzyć wokół siebie instytucje, które by nawzajem sobie pomagały. Zwróćcie uwagę, że już nam się udało na tym froncie medialnym, to znaczy są kanały, jest Myśl Polska, jest Wbrew Cenzurze, jest PITEN TV, jest, nie wiem, kanał Piotrka Korczarowskiego, prawda, Emisja TV, czyli jest cała gama różnych kanałów, na które człowiek kojarzący się z tym kontrsystemem, czy chcący w ten kontrsystem wejść, już może coś stamtąd pobrać, tak? Już nie ma problemu, żeby się do tego dostać. Na tym gruncie medialnym. No teraz warto by było pomyśleć o innych gruntach, o tych gruntach, które też decydują o naszym codziennym życiu. Potencjał ku temu jest jak najbardziej i warto by było o tym pomyśleć. Właśnie pierwsze, co mi przychodzi, to taka samopomoc sądowa, czyli no coś w rodzaju, nie wiem, kas zapomogowych, prawda? No, no też istnieje cały szereg różnych możliwości, żeby sobie w tej kwestii pomagać, bo póki co system stosuje tą represję, przecież to widzimy gołym okiem, no i też widzimy, że nie wiem na ile to jest realne, no ale system stara się zwiększyć swoje możliwości w tej kwestii, no choćby tą idiotyczną ustawą o dezinformacji. Ja cały czas jednak jestem przekonany, że ona nie przejdzie, no bo to jest taki bubel prawny, że to nawet przeciętny półmózg pisowski nie może za czymś takim zagłosować, no ale nie takie rzeczy w Polsce przechodziły. Więc myślę, że powinniśmy właśnie dziś już myśleć nad przyszłym wykorzystaniem tego potencjału, który 1 maja się zgromadził, także po to, by po prostu się bronić, bo my musimy się dzisiaj bronić przed atakami tego systemu. A czy jesteśmy w stanie powstrzymać wojnę? Tylko poprzez tworzenie nacisku społecznego. I takie demonstracje, takie wydarzenia, takie działania jak najbardziej mogą ku temu pomóc, bo nawet ci politycy, którzy są zaślepieni amerykanizmem, no w końcu muszą dostrzec, że jednak to społeczeństwo wychodzi. Zwracam uwagę na reakcję tych
Michałów Marków, jakichś tam tych wszystkich tropicieli onuc, oni byli jednak mocno zmartwieni tą demonstracją. Tak starali się trochę zaklinać rzeczywistość, że no i tam mało przyszło osób, ale w komentarzach już było, no ale zobacz, jednak zebrało się tylu i tylu. I to jednak zasiało pewną niepewność, więc wychodzi na to, że tak trzeba robić, jak najbardziej. Tylko mówię, no trzeba być też gotowym na represje i trzeba mieć zawczasu przygotowane możliwości obrony przed tymi represjami. Mało zachęcające dla naszych widzów, słuchaczy, kiedy mówimy im o tym, że działalność w ruchu antywojennym może owocować dla nich jakimiś nieprzyjemnymi implikacjami, ale należy w tych sprawach być po prostu uczciwym, ponieważ mamy tutaj przykre doświadczenia. Nasi koledzy byli usuwani ze swoich miejsc pracy, nasi koledzy byli sakowani na uniwersytetach, odbierane godziny dydaktyczne i tak dalej, i tak dalej. Także, szanowni państwo, to niestety wiąże się z pewnymi konsekwencjami, ale to jest po prostu cena. Nie ma w życiu nic za darmo, za wszystko musimy zapłacić pewną cenę. Jeśli nie chcemy, aby nasze miasta zamieniły się w ruiny widoczne za plecami kolegi Tomka czy moimi, to musimy państwo po prostu w tej chwili mocno postawić się tym, którzy próbują doprowadzić nas do takich, a nie innych niekorzystnych rozstrzygnięć. Natomiast może, żeby lekko zmienić temat, lekko tutaj tą gęstą atmosferę nam rozrzedzić, Mateusz Piskorski ma taką refleksję, że stosunkowo małe zainteresowanie mediów wydarzyło się wokół tego naszego marszu. Można powiedzieć, że przecież w tym czasie w Polsce nie działo się zgoła nic. W związku z powyższym taka impreza zupełnie głosząca zupełnie inne hasła niż te, które na ogół słyszymy w tak zwanej debacie publicznej, powinna czysto teoretycznie budzić zainteresowanie tak zwanych wolnych mediów. Jak to się stało, że reakcja była tak umiarkowana, jak mieliśmy właśnie tutaj z tym do czynienia? A to mówiąc o wolnych, to które masz na myśli? Bo ja zawsze... No wolne, czyli przeciwieństwo szybkich mediów. Szybkie to są takie, które szybko reagują. Wolno reagujące. No to jak wolno reagujące, to jeszcze im dajmy trochę czasu, może tydzień, może dwa, po marszu go zauważą. Ale oczywiście żartuję, to przecież tam, no to było całkowicie logiczne. Ja słyszałem, to chyba Tomek mi wspominał, że na przykład media białoruskie są dużo szybsze, podobno telewizja białoruska transmitowała obszerne fragmenty marszu, tak? O ile się nie mylę. I to nawet na żywo, bo mi białoruscy dziennikarze wysłali 5 minut po moim wystąpieniu fragment mojego wystąpienia. No widzicie, także można. No. A tak już mówiąc zupełnie poważnie, bo dziennikarze nie są już dziennikarzami, media nie są już mediami. To, o czym mówisz, to jest oczywiście aparat propagandowy. Media głównego nurtu, tak? Czy ja wolę mówić często i coraz częściej głównego ścieku. To są oczywiście przekaźniki pewnej propagandy, więc ja absolutnie się nie zdziwiłem, że ich tam nie było. Wybrali mądrze z ich punktu widzenia, wiesz, bo gdyby oni zdecydowali się na krytykę, to znaczy pokazaliby ten marsz, nazwaliby nas onucami, agentami, szpionami i tak dalej, no to jednak mimo wszystko, ja kilka dni wcześniej ktoś mi wysłał link do programu TVP Info, w którym tam po raz kolejny niejaki Nisztor sobie mną gębę wycierał. I ja poczytałem sobie komentarze na YouTubie pod tym programem TVP PiS, tam TVP Info, czy jak się tam u nich nazywa. No i poczytałem sobie, co piszą ich widzowie. No to słuchajcie, 50% wpisów, komentarzy ich widzów była druzgocąca dla samego TV PiS. Czyli już nawet ci, którzy wcześniej oglądali tą ich propagandę, w tą propagandę nie wierzą. Nastąpił przesył. Ludziom jest niedobrze od tego, co oni pokazują. I ja myślę, że oni chyba już się zorientowali, dlatego nie pokazali marszu antywojennego. Gdyby pokazali marsz antywojenny, nawet w jak najgorszym świetle, zrobiliby z nas wszystkich szwac charaktery, to i tak komentarze ich widzów byłyby no, nie tak jednoznaczne już jak przekaz, który by puścili. Więc poszli po rozum do głowy z ich punktu widzenia, z punktu widzenia ich aparatu propagandowego i po prostu przemilczeli. Po prostu przemilczeli. Ja uważam to za zachowanie no, w miarę racjonalnie. Przemilczał i TVN, przemilczał TVP, no ale też bym tak się nie przejmował z kolei, Przemku, tym, co że nic nie powiedzieli, czy że mało powiedzieli. No Tomek tu zwrócił uwagę, że te grantojedy tak zwane, czyli ci, którzy się żywią z różnego rodzaju tam natowskich, około natowskich grantów, ja już tam nie pamiętam nazwisk, ale ci pseudoeksperci gdzieś tam wypisywali o marszu na OKO.press bodajże, kilku innych takich dotowanych i grantowanych przez Sorosza i okolice stronach internetowych.
Ale ja bym się tym nie przejmował. Mówiliśmy o tym, że tworzymy pewną kontrę. No jak tworzymy tą kontrę, ja wiem, że tutaj na naszym kanale, na kanale Wbrew Cenzurze, na kanale Sebastiana, no u Sebastiana jest najwięcej, ale tak czy inaczej, no nie mamy jeszcze takich zasięgów jak TV PiS czy TVN, no ale ja uważam, że ważne i wystarczające jest to, że piszemy o tym, czy na łamach myśli polskiej mówimy o tym na naszych kanałach. Jednak jeszcze nie do końca zostały zamknięte przed nami media społecznościowe, więc w tych mediach społecznościowych też z tego co widziałem, to sam fakt marszu był dyskutowany też przez te osoby, które nie dotarły na ten marsz, chciały czy nie chciały, nie dotarły, ale no, usłyszały o nim i komentowały, więc ja bym tego nie uznawał za porażkę, bym to uznał po prostu wręcz za pewien sukces, że oni wybrali tą taktykę przemilczenia, bo to znaczy, że nasz przeciwnik, system, tak to nazwijmy, czy system prowojenny, prący do wojny, bierze pod uwagę, że jakiekolwiek wzmiankowanie o istnieniu tego rodzaju inicjatyw i przedsięwzięć jest samo w sobie groźne, bo nawet ich zainfekowani ich propagandą odbiorcy mogą w pewnym momencie pomyśleć sobie o nas, o uczestnikach tego marszu, o samej inicjatywie i o jej hasłach dobrze, a nie tak, jakby chciał tego aparat propagandowy. Więc ja to przewrotnie zinterpretuję może w ten sposób, że to pozytywne zjawisko. To pozytywne zjawisko, bo zjawisko świadczące, to przemilczenie, świadczące wbrew pozorom o sile haseł, postulatów szeroko rozumianego ruchu społecznego, który się teraz tworzy wokół haseł antywojennych. Czyli czujemy się docenieni, szanowni państwo, czujemy się wręcz zaszczyceni atencją ze strony mediów reżimowych, mediów systemowych, które postanowiły po prostu nas zignorować i ten marsz przemilczeć, mimo że przecież było to wydarzenie wielce oryginalne, które jeśli jakiekolwiek wolne media legendarne by istniały, pewnie wzbudziłoby zainteresowanie. Szanowni koledzy, chciałbym na chwilę przenieść się do spraw bardziej bieżących. Na pewno znakomicie pamiętacie 9 maja zeszłego roku, kiedy doszło do skandalicznego ataku na osobę ambasadora Federacji Rosji. Obecnie stosunki polsko-rosyjskie są napięte jak nigdy. Doszło do przejęcia budynku szkoły, w której tutaj uczyły się tutaj dzieci pracowników ambasady rosyjskiej, zresztą nie tylko ambasady rosyjskiej. To napięcie jest w skali nieznanej od nigdy praktycznie, jeśli chodzi o relacje Polski z jakimkolwiek innym sąsiadem. Czy nie obawiacie się, że przy zbliżającej się okoliczności 9 maja może dojść do powtórki z zeszłego roku, albo nie daj Boże, do bardziej radykalnych wydarzeń? I prosiłbym w pierwszej kolejności kolegę Sebastiana Pitonia. Ja myślę, że raczej nie, że te nastroje antywojenne i takie, nazwijmy to, zachowania przejawiające jednak jakieś znamiona myślenia racjonalnego, że one się teraz będą pojawiać coraz bardziej, że pierwszy amok wojenny już minął. Wiadomo, pierwsze pół roku mieliśmy prawo jako Polacy, jeszcze pod wpływem tych wszystkich mediów, propagandy, zachowywać się nieracjonalnie. No ale czas jednak robi swoje. Człowiek jednak jest istotą myślącą. I to, co tutaj powiedział Mateusz, że nawet w komentarzach w mediach głównego ścieku, nawet tego pisowskiego, już widać, że te postawy nie są takie jednoznaczne, jak były jakiś czas temu. I myślę, że w tej chwili wszyscy troszeczkę chyba zdają sobie sprawę, że w tym drażnieniu Rosji i w tym wchodzeniu tutaj pod tą ciężarówkę z gruzem, wpychaniu palcy między drzwi, że trochę przesadziliśmy. W związku z tym wydaje mi się, że nie będzie już tutaj za bardzo jakiegoś przyzwolenia do tego rodzaju akcji, jaką mieliśmy rok temu. Tak myślę, że tak to może być. W tej chwili już wszyscy nie mamy złudzeń, że Ameryka nam nie pomoże, że NATO nam nie pomoże, że nie ma czym, że my całą broń oddaliśmy. I tak naprawdę to nasze pajacowanie z szabelką, że my tutaj zaraz tego rosyjskiego niedźwiedzia dobijemy, bo on ledwo żyje, w obliczu wszystkich tych przecieków, że nigdy nie był tak silny jak teraz. A my nigdy nie byliśmy tak słabi. W związku z tym wydaje mi się, że moment, w którym do czegoś takiego mogłoby dojść, już minął. Minął rok temu, a w tej chwili widać już, że Europa zaczyna mądrzeć, że ten chiński walec, można powiedzieć, zaczyna się toczyć
coraz szybciej, że walka z dolarem nabiera też impetu, że coraz więcej państw przyłącza się do bloku kontynentalnego, zamierza się zapisać do państw BRICS i tak dalej, że to Amerykanie się wycofują, że nawet sami Amerykanie mówią już o konieczności pokoju i o tym, że ta wojna im już nie służy. Okazało się, że jednak to, co chcieli ugrać, że się nie udało. Nie udało im się po prostu położyć buta zupełnie na Europie pod pozorem nowej zimnej wojny. Słowem, ja jestem optymistą w tym wszystkim, bo przecież te procesy polityczne, geopolityczne, one tak mogły nie wyglądać. Ciągle jeszcze jestem zaziębiony trochę. Przecież mogło być tak, że Rosja mogła tą wojnę bardziej wygrać, że cała Europa mogła się ze strachu zjednoczyć pod butem czy też płaszczem Stanów Zjednoczonych, że ta wizja konieczności zimnej wojny mogła być dużo bardziej realna, zerwania tych wszystkich, nazwijmy to, łańcuchów dostaw między Wschodem i Zachodem. No wiadomo, że taka sytuacja, takie rozerwanie tego świata spowodowałoby, że wszystkie te agendy wielkiego resetu, wszystkie te 15-minutowe miasta i inne szaleństwa, klimatyzmy, no nie napotykałyby już tutaj na żaden opór, tak można powiedzieć. No i siłą rzeczy, no celem tego wszystkiego jest oczywiście pozbawienie nas wolności, nic innego. Słowem, globalnie patrząc na sytuację, świat zmierza w dobrym kierunku. Siły zła się wycofują. Niestety mają tu jakiś dziwaczny przyczółek w Polsce, w takim państwie jak Polska, w państwach nadbałtyckich. Tutaj jeszcze te macki tej banksterskiej ośmiornicy, one się tutaj jakoś trzymają. Ale nie miejmy złudzeń, że stąd też odejdą. Jeśli Ameryka zostanie wyparta z Europy, a wydaje mi się, że tak naprawdę najważniejszą bitwą tej wojny będzie bitwa o pieniądz. Jest bitwa o pieniądz. I Ameryka ma bardzo dużo do stracenia. Jednocześnie myślę, że Donald Trump chciał to zrobić, chciał wynegocjować dla Ameryki jakiś parasol ochronny w tej, nazwijmy to, sytuacji, w której system dolarowy, który jest głównym systemem monetarnym świata, praktycznie ustępuje w tej chwili systemom alternatywnym. To jest ogromne zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych i bez, nazwijmy to, jakiegoś porozumienia ze Wschodem, no to Stany Zjednoczone stoją w obliczu po prostu bankructwa, takiego realnego. W związku z tym jest o co negocjować, a na miejscu Stanów Zjednoczonych po prostu zanegocjowałbym tym, że jak załatwicie nam jakiś parasol ochrony, to my też wszystkie swoje wojska z Eurazji po prostu wycofamy. No i wtedy, tak jak mówię, najfajniejszą rzeczą, jaką będziemy mogli zobaczyć, to twarze naszych polityków i tych z totalnej opozycji, i z tych z prawicy, prawda, tutaj pisowskiej, bo oni wtedy no, będą kompletnie na lodzie. No i teraz jest tylko taka sytuacja, żeby te środowiska realnie patriotyczne miały już przygotowany jakiś plan, żeby się nie okazało, że będzie taka sytuacja, w której tam z łapanki weźmie się jakichś dziwnych ludzi, którzy będą rządzić i którzy nie zrobią niczego sensownego. W związku z tym my musimy się przygotować na okno historyczne, okno możliwości, przerobić tą lekcję i mieć już gotową jakąś odpowiedź na to pytanie. Słowem, nie bałbym się tego 9 maja. Nic strasznego się nie stanie. Już wyrzucili te dzieci ze szkoły. No co jeszcze mogą zrobić? No już nic więcej nie zrobią. No dobrze, to ja trochę podrążę temat, jakkolwiek oczywiście zgadzam się z geopolityczną analizą kolegi dotyczącą kurczącej się roli Stanów Zjednoczonych, szczególnie w zakresie obrotu monetarnego, co jest jakby kluczem tutaj do utrzymania przez Stany hegemonii, ale wróćmy na chwilę do tego naszego polskiego podwórka, na którym pewne rzeczy wyglądają zupełnie inaczej. Na przykład dotarła do nas taka informacja, że ruch nieznany, ruch Euromajdan Warszawa, tak się określają, planują na 9 maja na cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich całodniowy protest pod hasłem, cytuję, nie ma dnia pobiedy dla terrorysty. Opis tego protestu jest w takim języku, że podejrzewam, że nie pisał tego Polak, a jeśli pisał to Polak, to zdecydowanie nie powinien zostać dopuszczony do matury z taką polszczyzną. Natomiast mamy tutaj cały stek inwektyw, pisanie słowa Rosja z małej litery, inne tego typu kwiatki, bardzo jakieś emocjonalne rzeczy. No w każdym razie ktoś tutaj deklaruje się, że przygotuje nam w tej kwestii zadymę, dlatego chciałbym pod tą okoliczność
odpytać także kolegę Tomasza Jankowskiego, który zdaje się zeszłoroczne wydarzenie miał wątpliwą przyjemność obserwować się na własne oczy. No cóż, cóż, szykuje się w takim razie kopia. Jestem troszeczkę nawet zaskoczony, dlatego że ja, szanowni państwo, obserwuję aktywność tych banderowskich aktywistów, celowo nawet mówię banderowskich, nie ukraińskich, od mniej więcej 2014 roku, kiedy nam się tutaj Euromajdan Warszawa właśnie w Warszawie, w stolicy, objawił. No i rzeczywiście wykazywał tą aktywność dość sporą na wielu polach. Mieli nawet chyba tam za złotówkę na Nowym Świecie taką siedzibę, notabene po krytyce politycznej. Natomiast oni gdzieś zaczęli troszeczkę przez ostatnie pół roku zwijać tą swoją aktywność. Znaczy, po pierwsze, jeszcze jak kamraci maszerowali w Warszawie kilka miesięcy temu, to jeszcze tam jakieś jednostki się pojawiły. No teraz zwrócili się pewnie uwagę, że tego 1 maja nie było żadnej kontry, prawda? Wydaje mi się, że to może być związane jednak z utratą majątków przez ukraińskich oligarchów, którzy po prostu już nie mają interesu w finansowaniu tych aktywistów, bo też, umówmy się, większość tych ludzi, która przed wojną uciekła do Polski, to są normalni, zwykli ludzie, którzy chcą po prostu przeżyć, natomiast ci aktywiści banderowcy to jest tam garstka zaledwie z tych Ukraińców. No ale to właśnie oni są faktycznie organizatorami takich wydarzeń. Tak zresztą było też rok temu. Ja zwracam uwagę, że no jako naoczny nie tylko świadek, ale też niechcący uczestnik tych wydarzeń, czy zaatakowany przez tą bandę, to jednak tam większość stanowili ludzie młodzi, czasami nawet młode kobiety, ludzie, których raczej byśmy nie kojarzyli z tego rodzaju aktywnością. Natomiast no, jestem absolutnie przekonany, że ci ludzie po prostu dostawali za to wynagrodzenie, no bo jakoś trudno mi inaczej przypuszczać, tym bardziej, że no, próby rozmowy z nimi spełzły na niczym, oni raczej byli ewidentnie nakierowani na konkretne działania. Wychodzi na to, że rzeczywiście w tym roku miasto dopuści do powtórki, tylko pewnie już nie w takiej skali, to znaczy wątpię, żeby znów miasto dopuściło do jakiegokolwiek fizycznego ataku na ambasadora, natomiast samo to, że pozwalamy banderowcom, bo to są banderowcy, no w tym sensie, do jakich oni idei się odwołują, to przynajmniej neobanderowcami można ich nazwać, że pozwalamy im w Warszawie deptać groby własnych przodków, bo zwracam uwagę, że na tym cmentarzu leży też całe mnóstwo żołnierzy ukraińskich, no tylko że oni akurat nie do nich się odwołują, jeśli chodzi o ukraińskie tradycje, no jest już przykre i też degraduje nas jako państwo, jako naród. To znaczy, niezależnie od tego, jakie mamy podejście do Rosji w tej współczesnej, to chyba jednak nie powinno być jakiejś dyskusji co do tego, czy uszanować miejsce pochówku tych żołnierzy, którzy nie byli tam ani żadnymi komunistami, ani stalinowcami, ani tym bardziej, nie wiem, NKWD-stami, nie odpowiadali za żadne represje na polskiej ludności. To byli zwykli czerwonoarmiści, którzy polegli za to, żebyśmy my mogli żyć, żebyśmy mogli mówić po polsku, myśleć po polsku, żebyśmy po prostu mieli własną ojczyznę. No to chyba szacunek dla nich, choćby przez ochronę właśnie miejsca ich spoczynku, powinien być czymś oczywistym. Natomiast no, jeżeli miasto pozwoli na tą demonstrację, a domyślam się oczywiście, że pozwoli, no to znów tak naprawdę degradujemy siebie jako państwo, jako naród. I z tego powodu jest im przykro, bo ja oczywiście sobie zdaję sprawę, że ci aktywiści tego Euromajdan Warszawa będą pewnie robić wszystko, by nie dopuścić Polaków do tego, by mogli złożyć kwiaty w tym miejscu. Ja mam nadzieję, że tym razem policja jednak zareaguje zgodnie z prawem, a nie będzie przymykać oko na to, jak oni napadają na ludzi. Bo no, naprawdę, ja wtedy rok temu, to ja się poczułem, jakbym w ogóle nie żył w swoim kraju, jakby mi, nie wiem, nie przysługiwały prawa obywatelskie, chociaż płacę przecież podatki i nie jestem w żaden sposób innym obywatelem niż ci, którzy mają inne poglądy. No, ja nie mówię, że ludzie muszą składać kwiaty, ale jeżeli ja akurat chcę tam iść złożyć kwiaty, no to powinienem mieć do tego święte prawo i sobie tam mogą gdzieś stać z boku, oczywiście krzyczeć tak wygodnie, jakim ktoś za to zapłacił, natomiast nie powinni mieć prawa do blokowania komukolwiek dostępu. Zobaczymy, jak będzie. Ja co roku jestem 9 maja w tamtym miejscu i jeżeli mi akurat nic nie wypadnie, to planuję też tam razem tam być. No, żadna banda banderowska mnie przed tym nie powstrzyma. I pytanie do Mateusza Piskorskiego w tym samym obszarze. Czy ty będziesz również 9 maja na cmentarzu żołnierzy radzieckich i czy spodziewasz się spokojnego przebiegu tych uroczystości, które mają się tam odbyć? Rzeczywistość się zmienia, ale z tego, co mówił ambasador Rosji Andrijew, Siergiej Andrijew,
On wysoko sobie ceni ochronę ze strony polskiej policji. Na przykład, jeśli chodzi o poziom profesjonalizmu i ochronę rosyjskich dyplomatów, mówię o tej ochronie przed ewentualnymi atakami fizycznymi. Poza tym incydentem, czy właściwie po tym incydencie 9 maja ubiegłego roku, to sam ambasador i publicznie, ale też jak miałem okazję i przyjemność z nim rozmawiać, podkreślał, że wszystko się zmieniło i że polscy policjanci widocznie też dostali na taką dyspozycję, żeby tego rodzaju skandal się nie powtórzył, przynajmniej jeśli chodzi o atak na ambasadora czy na inne osoby cieszące się statusem dyplomatycznym. No ale to jest jedna kwestia. Inna kwestia jest też taka, że ja się z Tomkiem nie zgadzam. Tomek mówi, że oni mogą sobie krzyczeć. No Tomek, to jest cmentarz. To jest cmentarz, tam są pochowane tysiące ludzi. To nie jest miejsce, gdzie oni mogą sobie za przeproszeniem drzeć mordy, niezależnie jakie hasła by wygłaszali, bo jest to po prostu miejsce spoczynku, niezależnie od tego, kogo jest to miejsce spoczynku. Jest to po prostu cmentarz i w naszej kulturze oni podobno aspirują. Mówię o tych Ukraińcach, niektórych tych najbardziej oskrzyczanych, prawda? Oni podobno aspirują do jakiejś kultury europejskiej, a z tego co ja wiem, to w kulturze europejskiej, zresztą nie tylko, w większości kultur świata, cywilizacji, miejsce takie jak cmentarz jest miejscem wyjątkowym. Więc ja uważam, że gdyby Polska i Warszawa miały władze trzymające się zasad kultury i cywilizacji, w której obrębie się znajdujemy, to żadna demonstracja, ani zwolenników, ani tych, którzy by tam krzyczeli, też krzyczeli właśnie głośno peany na cześć Armii Czerwonej czy Rosji, ani tych, którzy by tam krzyczeli hasła antyrosyjskie, na cmentarzu mieć nie powinna miejsca. Ja podobnie jak ty, Tomek, chcę po prostu tam pójść i złożyć wieniec w spokoju, w ciszy, w zadumie, nie widząc żadnych protestujących, kontrprotestujących, bo to nie jest do tego odpowiednie miejsce. Jakie będą decyzje władz Warszawy? Słuchajcie, ja nie wiem, no bo po tym, co Warszawa zrobiła ze szkołą przy ulicy Kieleckiej na Mokotowie, bo to jest akurat działanie Trzaskowskiego i ekipy ratusza w Warszawie. To nie jest jakby działanie PiSu, to nie jest działanie szczebla rządowego, ale wyrzucanie dzieci przed końcem roku szkolnego, tam jest, wspominaliśmy już o tym, tam jest konflikt prawny dotyczący własności tej nieruchomości. W porządku, dobrze, ja nie przesądzam tego, kto ma tutaj rację w tym konflikcie prawnym, ale robienie złośliwie w takim terminie, teraz, kiedy wiadomo, że strona rosyjska, oni mają taki system szkolny, że teraz się przygotowują do egzaminu, tak zwanego jednolitego państwowego egzaminu kończącego szkołę. Więc robienie tego w tej chwili, w takim okresie i w takim trybie, jak to zrobiono, jest po prostu no, taką złośliwością. Ja bym to dlatego spodziewał się już wszystkiego, nawet najgorszego po władzach Warszawy. No niestety oni chyba się licytują z partią rządzącą na kolejne złośliwości i kolejne poziomy takiego, no naprawdę drobno. To jest taka drobnostkowość, prawda? Zwróćmy uwagę, że to jest takie no, poszczekiwanie ratlerka. Jest takie poszczekiwanie ratlerka, bo oni się sprowadzają siebie, nas, nasz kraj sprowadzają do takiego poziomu i ewentualne zgody na jakiekolwiek, podkreślam, demonstracje, jakiekolwiek darcie mordy, przepraszam za wyrażenie, na cmentarzu wśród mogił żołnierzy będzie według mnie kolejnym przekroczeniem pewnych norm. Z pewnością masz rację, pozostaje mieć nadzieję, że jednak pewna granica, która nie powinna być przekroczona, nie zostanie przekroczona w tym roku, nie dojdzie rzeczywiście do tak skandalicznych zdarzeń. Mam nadzieję, że kolega Sebastian jest tutaj dobrym prorokiem i dobrze diagnozuje to, co się może wydarzyć. Szanowni Państwo, dzisiaj podsumowaliśmy Marsz Pokoju. Marsz, który przeszedł ulicami Warszawy, przede wszystkim dzięki kolegom z Polskiego Ruchu Antywojennego, obecnemu tutaj Sebastianowi Pitoniowi, nieobecnemu dzisiaj w naszym studiu Leszkowi Skolskiemu, także kolegom z Polskiego Ruchu Lewicowego, także Kluby Myśli Polskiej bardzo mocno włączyły się w ten marsz. Pozdrawiam wszystkich kolegów, którzy nas słuchają. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy znaleźliście czas, pojechaliście do Warszawy, wzięliście udział w tym marszu. To było bardzo ważne, że się tam znaleźliście. Myślę, że jeśli ta impreza się powtórzy, jeśli będzie inicjatywa zrobienia kolejnego marszu, będzie nas jeszcze więcej, ponieważ pokazaliśmy siłę, pokazaliśmy, że nie jesteśmy sami i to jest chyba taka największa wartość dodana. W naszym programie specjalnym uczestniczyli dzisiaj kolega Sebastian Pitoń. Tak jest, dziękuję. Kolega Mateusz Piskorski. Dziękuję wszystkim za uwagę. Kolega Tomasz Jankowski. Dziękuję bardzo i liczę, że nadal będziemy aktywni, nadal będziemy walczyć, że się po prostu nie poddamy i że
to przyniesie taki długotrwały sukces, o jakim mówimy. Mam podobną nadzieję. Przemysław Piasta z Poznania. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach. My powinniśmy być jako naród doświadczony straszną wojną, pierwszymi, którzy powiedzą: ludzie, opamiętajcie się, pokój zawsze przynosi zysk, wojna wszystkich zrujnuje. Szanowni Państwo, od ponad roku władza w Warszawie wmawia nam, że nasze dzieci mają iść jako mięso armatnie w imię cudzych interesów. Dlatego chcemy tutaj pokazać, że to nie jest nasza wojna. Daj, panie Zbiński! Daj, panie Zbiński! Europejczycy jakoś kompletnie się na kończeniu wojen nie znamy. Jangesi! Do domu! Jangesi! Do domu! Jangesi! Do domu swojego, to ważne. Pokazujemy, że jest to dla nas ważna sprawa, że nie chcemy wplątywania Polski w nie nasze konflikty, że nie chcemy wysyłać naszych dzieci na front, że nie chcemy, by Polacy ginęli w walce o nie swoje, o cudze interesy. Zapominają też o tym, że nie będzie chleba, jeśli ta wojna wybuchnie tu, na naszej ziemi, jeśli zostaniemy do niej wciągnięci. Chleba nawet tego z tej mąki toksycznej, ściąganej z Ukrainy, produkowanej nie przez Ukraińców, ale przez korporacje. Stanu wojennego. Naszych dzieci! Nie oddamy naszych dzieci! Nie oddamy naszych dzieci! Nie oddamy naszych dzieci! Nie oddamy naszych dzieci! Chodźcie, chodźcie! Wjeżdżamy. Duda Kaczyński na front ukraiński! Duda Kaczyński na front ukraiński! Duda Kaczyński na front ukraiński! Pokój najważniejszą wartością. O nią trzeba walczyć. O nią trzeba codziennie mówić. Polska bez wojny. Warszawa miastem pokoju! My musimy w pierwszej kolejności walczyć o pokój, bo jak nam tu wywalą rakiety, to będzie za późno. Po drugie, musimy odzyskać własny kraj. Musimy w nim się rządzić i dbać o własnych obywateli, a nie o wszystkich obcych. Wreszcie musimy pogonić, pogoniliśmy ruskie wojska, teraz pogonić inne obce wojska. I wreszcie być Polakami. Mamy hymn. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Jeszcze żyjemy. Jeszcze żyjemy, proszę Państwa.